Rynek danych na świecie wygląda bardzo ciekawie, no bo to jest rynek, który dynamicznie rośnie, jest młodym rynkiem, ale osiąga bardzo ciekawe parametry. W Stanach Zjednoczonych mówimy o kilkunastu miliardach i to jest 2/3 wartości rynku światowego. Europa no jest trochę w tyle, ale tutaj mówimy o wartości nadal bardzo imponującej, bo między 3 a 4 miliardy dolarów, więc jest to duży rynek. Polska jest oczywiście elementem składowym rynku europejskiego, który z kolei bardzo dynamicznie się rozwija. Ma już pewną bazę, bo mówimy o kilkudziesięciu milionach dolarów, no ale tempo wzrostu na poziomie 70 kilku procent to jest coś, co na pewno może imponować. Reklamodawcy, firmy technologiczne nie przestraszyły się RODO, a przynajmniej prognozy na kolejne lata mówią o tym, że ten rynek będzie się dalej dynamicznie rozwijał. RODO może być dla części firm zagrożeniem, natomiast dla całego rynku ujednolicenie przepisów, ich ustandaryzowanie, no to jest też szansa dla rozwoju nowych usług w dłuższej perspektywie. Brexit nie powinien mieć dużego wpływu na działalność rynku danych w Europie. Dzisiaj Wielka Brytania jest drugim co do wielkości rynkiem na świecie. Ponad połowa rynku europejskiego no to jest rynek Wielkiej Brytanii. Chiny dzisiaj są rynkiem numer 3, natomiast tempo wzrostu i baza, z której startują, powoduje, że w przyszłym roku najprawdopodobniej będą już rynkiem numer 2 na świecie. Polska rozwija się bardzo szybko, bo tak jak powiedziałem, około 70% rok do roku rośnie rynek danych, natomiast no do Wielkiej Brytanii dzieli nas przepaść, więc nie sądzę, żebyśmy w najbliższym czasie mogli myśleć o tym, żeby dogonić tak duży rynek.